Ewangelia według Jana, rozdział pierwszy. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. On był z początkiem u Boga. Przez Niego wszystkie rzeczy się stały, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi, a światło świeci w mroku, a mrok go nie objął. Był człowiek posłany od Boga, który miał na imię Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o świetle, aby przez niego wszyscy uwierzyli. Nie był on światłem, lecz by zaświadczyć o świetle. Było prawdziwe światło, które przychodząc na świat postawiło w świetle każdego człowieka. Na świecie był i świat przez niego zaistniał, lecz świat go nie poznał. Do swoich przyszedł, lecz swoi go nie przyjęli. Tym jednak, którzy go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, czyli tym, którzy wierzą w jego imię. Którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz są zrodzeni z Boga. A Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan zaświadczył o Nim i głośno wołał, mówiąc: ten był tym, o którym powiedziałem, ten przychodzący po mnie był przede mną, bo wcześniej był niż ja. A z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy i to łaskę za łaską, bo choć prawo było dane przez Mojżesza, to łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa się stała. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, ten Go objawił. A to jest świadectwo Jana, gdy posłali do Niego Żydzi z Jerozolimy, kapłanów i lewitów, aby go zapytać, kim ty jesteś, i wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: nie jestem Chrystusem. Pytali go: kim więc? Jesteś Eliaszem? A on odpowiedział: nie jestem. Jesteś prorokiem? Odpowiedział: nie. Powiedzieli mu wtedy: kim więc jesteś, żebyśmy dali odpowiedź tym, którzy nas posłali? Co mówisz o sobie? Powiedział: ja jestem głosem wołającego na pustkowiu, prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz. A ci, którzy zostali posłani, byli z faryzeuszy. Pytali go: dlaczego więc chrzcisz, jeżeli ty nie jesteś Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan odpowiedział im: ja chrzczę wodą, ale pośrodku was stoi ten, którego wy nie znacie. On jest tym, który przyjdzie po mnie, a stał się przede mną, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka jego sandała. To się działo w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Nazajutrz Jan ujrzał idącego do niego Jezusa i powiedział: oto Baranek Boży, który usuwa grzech świata, to jest ten, o którym powiedziałem: za mną idzie mąż, który jest przede mną, bo wcześniej był niż ja. Nie znałem go, ale aby został objawiony Izraelowi, przyszedłem, chrzcząc w wodzie. Jan świadczył: widziałem ducha zstępującego jak gołąb z nieba, który pozostał na nim. Nie znałem go, lecz ten, który mnie posłał chrzcić wodą, on mi powiedział: ten, na którym ujrzysz wstępującego i pozostającego na nim ducha, ten chrzci Duchem Świętym. Widziałem i świadczę, że on jest Synem Bożym. Nazajutrz ponownie stał Jan i dwaj z jego uczniów. Ujrzawszy Jezusa przechodzącego, powiedział: oto Baranek Boży. Słyszeli go ci dwaj uczniowie, gdy to mówił, i poszli za Jezusem. Jezus, obróciwszy się, ujrzał ich idących za sobą i powiedział im: czego szukacie? A oni mu powiedzieli:
Rabbi, co wykłada się, mistrzu, gdzie mieszkasz? Powiedział im, pójdźcie, to zobaczycie. Przyszli i zobaczyli, gdzie mieszkał, i tego dnia zostali przy nim, a było około 10:00. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i szli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten najpierw odszukał Szymona, swojego brata, i powiedział mu, znaleźliśmy Mesjasza, co się wykłada, Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa, a gdy Jezus spojrzał na niego, powiedział, ty jesteś Szymon, syn Jonasza, ty będziesz nazwany Kefas, co znaczy kamień. Nazajutrz chciał Jezus udać się do Galilei i znalazł Filipa i powiedział mu, pójdź za mną. Filip był z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra. Następnie Filip, znalazłszy Natanaela, powiedział mu, znaleźliśmy tego, którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Na to powiedział mu Natanael, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Powiedział mu Filip, pójdź i zobacz. Jezus, ujrzawszy Natanaela idącego do niego, powiedział o nim, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma kłamstwa. Powiedział mu Natanael, skąd mnie znasz? Jezus odpowiedział mu, wcześniej, zanim zawołał cię Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Natanael odpowiedział mu, mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Jezus odpowiedział mu, wierzysz dlatego, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym? Ujrzysz większe rzeczy niż te. I powiedział mu, zaprawdę, zaprawdę mówię wam, odtąd ujrzycie otwarte niebo i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.